Siema, jestem Tadeusz i pokażę wam, jak jest wydany album Kaliego i Paubica Chakra. No i co? No i jest to Digibook wydany w 2018. Nie pamiętam dokładnie kiedy, więc wam nie powiem. Z tyłu wygląda to w ten sposób. Ogólnie album Chakra nawiązuje do takiego czegoś jak Chakra. Jeżeli się nie mylę, to tu jest wyjaśnienie. Tak, w pierwszej stronie wyjaśnienie słowa czakra. Widoczne centrum energetyczne, gromadzące energię życiową. Środek ten odbiera, magazynuje i promieniuje energię o wibracji właściwej dla funkcji, która jest konieczna jest do życia istot. Jakby wszystkie te czakry, jak dzisiaj rozumiem, i tutaj są utwory, które nawiązują do każdej czakry. Ciekawe. Ciekawe jest to zrobione. Dobra, tutaj pokażę. Tu jest coś gadanie przez Kaliego i... z tej strony coś gada Kali, z tej strony coś gada Paubic. No. I tutaj jest jakby pokazane każda czakra. I to jest jakieś, nie wiem, miejsce, gdzie się to znajduje, gdzie to można poszukać, tej czakry. Coś takiego, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, tu jest coś powiedziane. To chyba, nie wiem, uwolnić tą czakrę coś możesz, nie wiem. Coś takiego, cholera. Sakralna. Ja to, taki machlowo. Nie wiem, po jakiemu to jest. No takie Machu Picchu to jest chyba jedno z bardziej znanych miejsc. Czakra splotu słonecznego. Jest ta taka góra, nie wiem, Australii. Czakra serca. Tory. Nie wiem, co to jest za miejsce w Anglii. Jeżeli mam być szczery, no to tak. Jeżeli chodzi o Paubica, to tutaj nie mam nic do zrzucenia. Natomiast jeśli chodzi o Kaliego, no to jednak ja wolę Kaliego z płyty, gdy zgaśnie słońce. Albo ty aktualnie nowy chłopak. Chudy chłopak, przepraszam. Czyli zdecydowanie starszą wersję no Kaliego. Czakra trzeciego oka, coś takiego, cholera wie to wszystko. Dziwne to jest. Ale to nie znaczy, że ta płyta jest zła, nie zrozumcie mnie źle, po prostu to jest ten Kali z tych płyt, które mnie przyzwyczaiły i którego mi się słucha po prostu najlepiej. A ta płyta jest dobra, ale nie do słuchania na raz. Jakby, nie wiem. Teraz tu jest jeszcze kredyty. Tu jest płyta. I to jest tak, na początku myślałem, że to jest okładka. Aż wam pokażę, ale to nie jest okładka. To jest takie szpiczaste tutaj na końcu, a to jest jakby, nie wiem, okrąglone. Oprócz tego to są wróżone ksywy Kaliego i Paubica, napis czakra i tutaj na obrzeżach jest, nie wiem, tęcza. Wiadomo, Ganja Mafia label, w Ganja Mafii, ci wytwórni Kaliego została wydana ta płytka. Tu jest białe, więc nie ma co się dziwić. Z tyłu, że wam pokazywałem, no to wydaje mi się, że to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.